To jest bardzo ciężka edycja, bo było naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi. Mieliśmy takie wybory, znaczy taki, my zawsze mamy tak, że siedzimy i się zastanawiam kto. I sobie zadajmy sobie pytanie, kogo my byśmy wybrali, kto powinien odpaść. I w zeszłym tygodniu już było ciężko i dzisiaj sobie musiałem zadać podobne pytanie. Czy Ania, czy to, że ma 16 lat, czy Brian, to, że jest skromny, czy po prostu podsumowanie, bo obydwoje są bardzo zdolni. I musiałem sobie odpowiedzieć, że niestety, ale Brian, bo Ania gdzieś tam niesamowicie ceje, że mając tyle lat już umie tak dużo. No ale teraz pytanie, czy trzeba docenić to wcześniej, czy kto lepiej? Stało się sprawiedliwie, ale ona nie jest przegraną absolutnie. Co jest niesamowite u Ani, że ona jest bardzo krytyczna wobec siebie. Zawsze jak był program i ona schodziła ze sceny, ona zawsze płakała, bo ona zawsze wiedziała, że coś mogła zrobić lepiej. To też jest niesamowite, ale to wcale jej nie pomaga, bo to trzeba kontrolować wszystko, tak? Wiem, że źle, idę na salę, pracuję mocniej. Nie mogę się rozklejać, nie wolno, bo to nam nie pomaga. No ale to też jest kwestia wieku.